To jest to, co właściwie robisz. Naciskasz przycisk nagrywaj i reszta dzieje się sama. Tak jakby, wiecie, wszyscy ludzie wiedzieli tak naprawdę, co robią na tym świecie, nie? Jakby każdy miał swoje życie w jakimś porządku jakimkolwiek. Smutna prawda na temat pieniędzy w duchowości. Słuchajcie, nagrywam to wideo, bo poczułem wewnętrznie, że jest taka potrzeba i zostałem też trochę sprowokowany jednym z komentarzy u siebie na grupie. W ogóle ten temat jakoś tak ociera mi się w głowie od jakiegoś czasu, tylko jakoś odkładam go zawsze na później, ponieważ jest to temat dosyć taki wywołujący dyskomfort. Przynajmniej ja mam takie wrażenie, że to jest temat, który wywołuje we mnie dyskomfort i wywołuje dyskomfort u innych ludzi. Dlatego tak otwarcie się na ten temat nie mówi i jest to gdzieś tam, wiecie, spychane na bok, nie? Jeżeli chodzi o kwestię duchową, teraz mamy takie powszednie, powiedzmy, filozoficzne przekonania odnośnie pieniędzy, że pieniądze są energią, że jak się jest w pozycji obfitości czy miłości, to pieniądze zawsze są, że w zasadzie braki, problemy finansowe biorą się z ego, biorą się gdzieś z niskiego poczucia wartości, biorą się gdzieś z dzieciństwa, z takich problemów emocjonalnych albo umysłowych. I to są takie powszednie przekonania, takie wierzenia, nie? Albo ten podział, że istnieje sobie biedny człowiek, bogaty człowiek i to jest tylko i wyłącznie różnica naszego mentalnego nastawienia i możemy być bogaci, nie? Że biedny, bogaty to tak naprawdę tylko różnica mentalna. I wiecie, to są różne filozofie, to są różne ideologie. Może czytacie różne książki, podręczniki, no to natknęliście się na różnego rodzaju przekonania, tak? Na przykład przekonanie Davida Hawkinsa, co wspiera życie, jest przez życie wspierane. Albo taka idea, że to, co dajesz, to do ciebie wraca. To są bardzo takie idealistyczne przekonania, takie bardzo metaforyczne. One nie mają stricte żadnego odniesienia w rzeczywistości, żadnych przykładów. No chyba, że słyszeliście jakieś historie różnych ludzi, którzy mieli jakieś pozytywne, fajne przekonania, że nie wiem, potrzebowali kasy, gdzieś się pomodlili i ta kasa przyszła, albo poszli na wędrówkę bez kasy i mimo wszystko i tak ludzie ich wspierali, albo ludzie, którzy w ogóle olali temat finansowy, skupili się tylko na pasji i mimo wszystko te pieniądze zawsze przychodziły, nie? Albo że ktoś w ogóle olał pracę, rzucił wszystko na jedną kartę, założył biznes, czy go nawet nie zakładał, ale mimo wszystko te pieniądze zawsze u jego w życiu były, nie? I wiecie, i to są tego typu filozofie, które się samo potwierdzają i w takiej wierze dosyć pozytywnej, nie? Żebyśmy się nie martwili, żebyśmy się nie stresowali, że jednak ta kasa gdzieś zawsze jest, że w zasadzie życie nas wspiera, życie nas kocha i zawsze jest dobrze. I w zasadzie wszystkie problemy biorą się tylko i wyłącznie z naszych wątpliwości, z naszego lęku, nie? Z naszego strachu, bo jako ludzie zawsze dawaliśmy sobie radę, zawsze się wspieraliśmy, zawsze było wszystko dobrze, tylko przychodzą takie momenty, kiedy albo mamy wątpliwości, albo gorszy moment, albo nasz umysł właśnie gdzieś jest zachłanny, albo ma jakiś problem, może zazdrości, no jakieś tam, wiecie, że brakuje, nie? Że jest mało kasy. No ja, tak powiem wam szczerze, ja potrzebuję mieć kasę na koncie. Fizycznie potrzebuję mieć kasę na koncie, bo jak ją mam, to czuję się bezpiecznie. Jak czuję się bezpiecznie, bo mam kasę na koncie, to wtedy fajnie mi się tworzy i mam w dupie pieniądze, tak? Bo ja je mam, więc mam je w dupie. Nie myślę o nich, tak? W takim sensie. Ale gdybym na przykład rozwalił wszystkie te pieniądze, tak? Z dnia na dzień wydał je wszystkie, wszystkie oszczędności bym wydał i nie miałbym tych pieniędzy na koncie, to ja sobie gwarantuję, że ja bym się stresował i bym się martwił o kasę. Ja bym się stresował, ja jestem taką osobą, że bym się stresował i bym się martwił. Bez względu na to, w jakim stanie świadomości bym nie był. Czy byłbym oświecony, czy nie, w stanie miłości, błogości, przepływu, nie. Może gdzieś tam, wiecie, w tych różnych stanach uniesień czułbym się szczęśliwy, ale schodząc na ziemię i tak czułbym poczucie, że czegoś brakuje, jakieś wątpliwości, poczucie, że coś powinienem zrobić, aby ten hajs mieć, nie? Wiecie, po co potrzebujemy kasę? Potrzebujemy kasę, żeby opłacić mieszkanie, żeby opłacić internet, telefon komórkowy, żeby mieć na jedzenie, na ubranie, na jakieś tam środki komunikacji, na ubezpieczenie, tak? Na zęby, żeby o nie zadbać. Potrzebujemy pieniędzy, tak? Żeśmy się umówili w społeczeństwie, żyjemy wymieniając się po prostu hajsem. Czy nam się to podoba, czy nie, hajs jest po prostu czymś dobrym dla nas, bo nam ułatwia życie, nie? Także to przekonanie, że pieniądze są czymś złym, to też jest takie, wiecie, strasznie takie. No, no wynika też z takich uprzedzeń ludzi, którym po prostu brakuje pieniędzy, nie? No bo jak brakuje ci pieniędzy,
I widzisz, że ktoś inny ma ten hajs, nie? To zaczynasz demonizować kogoś, że o, on ma hajs, to pieniądze są czymś złym, bo on ma hajs, a ja go nie mam, nie? I wtedy jest taka projekcja, ale tak na dobrą sprawę, jak się ma ten hajs, to już się o nim nie myśli, więc jest czymś dobrym, nie? Więc nie ma co po prostu ukrywać. I wiecie, jest cała masa różnych sprzecznych przekonań na ten temat. No ja wam powiem, że gdybym ja sam na przykład osobiście nie zadbał o temat finansowy w swoim życiu, to ja nie wiem, czy pieniądze by tak mi spłynęły z nieba, bo w kwestii na przykład rozwoju osobistego, duchowości, czy nawet projektu Find Yourself, ja już to wcześniej sobie przemyśliłem, mniej więcej, bo nie miałem też pewności, jak ja to zrobię, żeby mieć pieniądze z projektu, tak? Czy to przez formę wsparcia na Patronite, czy sprzedając moje kursy, czy prowadząc konsultacje, czy jakąś zbiórkę, tak, charytatywną dla mnie, żebym mógł sobie po prostu tworzyć. No już to troszeczkę przemyśliłem i też miałem takie nastawienie, właśnie kierując się tym przekonaniem, że dając innym ludziom wartość, tworząc wartościowe treści, no ludzie jakoś mnie docenią i zaczną mnie wspierać, nie? Tylko nigdy tak na dobrą sprawę nie wiedziałem, ile tej treści będę tworzył i ile dostanę czegoś w zamian, więc nigdy tak na dobrą sprawę nie byłem w stanie tego zmierzyć. I tutaj przechodzimy do tej kwestii mierzenia wartości pieniądza, tak? Bo wiecie, pod tymi przekonaniami takimi idealistycznymi, no kryją się jakieś tam ważne przekazy. Nie twierdzę, że to jest złe i to jest nieważne, bo to ma na celu regulować tak naprawdę nasze emocje, żebyśmy mieli święty spokój, po to sobie tworzymy te wszystkie przekonania. No i one też wynikają z innych stanów świadomości, ale wiadomo, to co duchowe, duchowe, to co ziemskie, ziemskie. I powiem wam, że no, tej kwestii nie da się zmierzyć. Nie da się tego zmierzyć. To nie jest coś, co ma się pod kontrolą, że prowadzisz sobie budżet, że sobie zaplanujesz, dobra, jak zrobię takie i takie firmy, jak stworzę taką i taką treść. Może ktoś z was jest twórcą, albo prowadzicie własny biznes, albo chcecie coś takiego rozkręcić, nie? To wiecie, można stworzyć jakiś tam biznesplan, popatrzeć, jak robią to inni, ale nigdy tak na dobrą sprawę nie masz pewności, jak to wystrzeli. Zawsze idziesz po prostu na czuja, idziesz trochę, że tak powiem, na pałę i życie cię po prostu jakoś albo wesprze, albo nie. Nie masz gwarancji, nikt ci nie daje gwarancji na nic. Nawet jak idziesz na pracę na etacie, to nie masz gwarancji, że zarobisz wystarczająco dużo, że ktoś cię doceni, albo że tej pracy za chwilę po prostu nie stracisz. Nie, nie masz w ogóle żadnej gwarancji, nikt nikomu nie daje żadnej gwarancji, więc nasze poczucie bezpieczeństwa, tak na dobrą sprawę, jest kwestią tego, jak bardzo potrafimy być komfortowo z tym, kim jesteśmy już tu i teraz, nie? Bo tak poza tym, to wiecie, mamy nasze potrzeby, ludzi wokół nas, życie, które nas wspiera, tak, w cudzysłowie, ale nie ma żadnej pewności, tak na dobrą sprawę. I wiecie, wiele osób też mi tak zarzuca, a Damian, bo ty masz takie wątpliwości, bo przed kamerą się otwierasz, to jesteś taki niepewny siebie, to jeszcze masz coś tam do przerobienia. Nie, gówno prawda. Ja po prostu jestem otwarty i mówię szczerze to, co myślę, bo wiecie, to są różne przekonania różnych ludzi. Ja to przeczytałem, ja to nasłuchałem się, przeczytałem całą masę książek i ja mam tą wiedzę od różnych ludzi, ale przychodzi taki moment, kiedy chcesz autentycznie, tak jakby skomunikować się samym sobą i widzisz, że to są cudze przekonania i to wcale nie musi odzwierciedlać twojego własnego doświadczenia. Ja się tu dzielę swoim własnym doświadczeniem, które jest autentyczne, jest takie, jakie jest dla mnie prawdziwe, tak? To i tak jest wszystko stworzone, to co ja robię przed kamerą, to nie jest prawda, to jest tylko fragment mojej rzeczywistości, ale musicie po prostu mieć to na uwadze, że tak w ogóle wygląda życie, nie? Poza tym wiecie, też jest kwestia tego, że nie wiem, czy będziesz tam nauczycielem duchowym, czy nie, czy interesujesz się takim tematem, czy nie, ta kwestia pieniądza i tak cię nigdy w życiu nie ominie. I tutaj wiadomo, budujesz sobie model finansowy, albo robisz biznes, sprzedajesz książkę, robisz satsangi, czy tam różne inne rzeczy, mówię tutaj w kwestii duchowej, albo robisz jakieś tam inne swoje cuda i zarabiasz na tym hajs, albo robisz to charytatywnie, ale i tak kasę potrzebujesz, a z boku możesz też pracować na etacie. Tak wiele osób robi, że z jednej strony robią swoje duchowe rzeczy, a z drugiej strony pracują na etacie. I nawet jeżeli mówi się, no duchowość i materia to jest jedno i to samo, to patrząc na życie takiego człowieka, no to jest trochę gówno prawda, no bo z jednej strony on żyje duchowo, a z drugiej strony i tak żyje w rzeczywistości materialnej, więc dla mnie osobiście tam jest zawsze dysonans i to nigdy się tak na dobrą sprawę w 100% nie pokrywa. My sobie upiększamy tą rzeczywistość właśnie tymi różnymi przekonaniami, ale to moim zdaniem odbiega bardzo od rzeczywistości. Ja wiem, że wiele osób słucha tych teorii, żeby się po prostu poczuć ze sobą lepiej. Ja wiem o tym, bo sam to robię i sam to robiłem, ale teraz mając to doświadczenie wiem, że to wygląda całkowicie inaczej. I teraz przejdę do puenty tego nagrania, bo kwestia pieniądza dla mnie osobiście to jest coś,
co otrzymujemy za to, co robimy. Pieniądze to jest coś, co możemy zarobić po prostu naszą pracą. Ja mogę zapracować sobie na pieniądze, ja mogę coś zrobić, mogę to sprzedać, mogę, nie wiem, zainspirować kogoś, wprowadzić wartość do jego życia i albo ta osoba mi zapłaci, albo mnie wesprze, ale ja dostanę to w zamian za to, co zrobiłem. Nigdy nie podchodziłem do życia w takim kontekście, że o, jebać wszystko, będę robił, co mi się podoba, pieniądze do mnie przyjdą. Nie, nigdy tak na dobrą sprawę nie myślałem. Zawsze myślałem w kategorii, co ja mogę zrobić, co ja mogę stworzyć, czego mogę się nauczyć. Jak mogę sobie po prostu zapracować na te pieniądze. Specjalnie też zainteresowałem się wideofilmowaniem, bo wiedziałem, że w kwestii duchowej ciężko mi będzie cokolwiek rozkręcić i tak od razu, tym bardziej, że konkurencyjność duchowa też wzrosła, jest cała masa różnych teorii, większość się ze sobą kłóci, ludzie też się ze sobą kłócą, więc ta duchowość wcale nie jest taka piękna, jak się wydaje. No i ja też stwierdziłem, że chcę być w tym wszystkim autentyczny i że będąc sobą mogę doprowadzić do niektórych zgrzytów, nie każdemu może podobać się mój przekaz i tak w cudzysłowie trochę się zabezpieczyłem i zainwestowałem swój czas w wideo, żeby móc po prostu też na tym zarabiać pieniądze. No wiecie, w tej chwili zarabiam z kilku źródeł dochodu, bo zarabiam i z Patronite'a, tak, wy mnie wspieracie i sprzedaję kursy i mam też zlecenia na wideo i też prowadzę konsultacje. Tylko wiecie, to jest zarobek, który jest bardzo płynny, nie jest stabilny, raz jest więcej pieniędzy, raz jest mniej, więc ja zawsze żyję w takim poczuciu, że i tak potrzebuję po prostu robić coś produktywnego, żeby zawsze być czymś do przodu, żeby zawsze się rozwijać i stawać się najlepszą wersją siebie, czy mi się to podoba, czy nie. Wiecie, ja wewnątrz siebie czuję się cały, kompletny, tak, akceptuję siebie zajebiście dobrze, wiecie, nikt mi nie musi mówić, jaki ja mam być, co ja mam robić ze swoim własnym życiem. Ja wiem, że ja mam się rozwijać i że to sprawia mi przyjemność. Jak staję się lepszy, to mi to po prostu sprawia przyjemność. I założę się, że wasze życie też jest bardzo podobne w tej kwestii. Wiecie, ja znam ludzi też na co dzień, rozmawiam z nimi, komunikuję się, jesteśmy otwarci, mówimy, rozwiązujemy problemy. U mnie nie trzeba owijać w bawełnę, nie musisz racjonalizować siebie, możesz mówić to, co chcesz. I tak na dobrą sprawę, ja to akceptuję. I nie trzeba przy mnie upiększać po prostu rzeczywistości, bo ja wiem, że ona i tak jest, ma swoje zasady, ma swoje warunki, ma swoje ograniczenia. I które z dziada, pradziada są praktycznie takie same i się nie zmieniają poza tam niektórymi niuansami. No i naszą rolą jest po prostu żyć tym życiem najlepiej, jak nam się podoba, najlepiej jak jesteśmy w stanie, jak nam się podoba, w zgodzie z naszymi wartościami, najlepiej robiąc to, co lubimy, bo nie każdy jest w stanie robić to, co lubi, nie każdy ma taką możliwość, niektórzy ludzie mieszkają, nie wiem, na różnych wioskach, w różnych miejscowościach, czasami nie ma pracy, czasami wykonują pracę, która jest niezgodna z nimi, niektórzy ludzie chcą założyć własny biznes, ale się boją. Ja też nie mam jeszcze swojego własnego biznesu, tak jak powiedziałem, nie zarabiam wystarczająco dużo, żeby móc wejść na takie obroty, żeby ten biznes utrzymać, ale powoli się do tego rozkręcam i przymierzam. I tak w większości nauczycieli duchowych życie wygląda. Dopóki nie staniesz się po prostu popularny i nie rozwiniesz siebie na tyle, żeby móc wpłynąć na ludzi i dać im to poczucie, no, tego, co szukają, tak? W zasadzie każdy coś szuka i trzeba to komuś dać, tak? Nieważne, czy to jest produkt, nie wiem, cyfrowy, bo to jest aplikacja, bo to jest program, czy to jest taki produkt fizyczny, bo ktoś piecze chleb, czy robi masło, czy produkuje mleko, czy może jakąś technologię, czy ktoś komuś wywoła doświadczenie niedualne, jaźni, czy przebudzi kundalini. To są zawsze jakieś usługi, jakieś formy, nie wiem, dawania czegoś i otrzymywania. I moim zdaniem, no ja jestem gotowy całkowicie tutaj być przed wami otwartym, jak to wygląda w rzeczywistości po prostu. Ta kwestia musi być ogarnięta w każdym życiu. Jeżeli chcesz mieć hajs na koncie, chcesz czuć poczucie bezpieczeństwa, chcesz być zadowolony, tak, z tego poczucia, w którym jesteś, no musisz to sobie sam poukładać po swojemu. Można nie mieć kasy i mieć to w dupie i być szczęśliwym człowiekiem i duchowo spełnionym. Można to zrobić, tak? Można mieć własny biznes. Nie trzeba mieć własnego biznesu, można pracować na etacie, można nawet robić pracę, której się nie lubi i być szczęśliwym. Chociaż wątpię, że wykonując pracę, którą nie lubisz, będziesz szczęśliwy.
No, różne są tutaj konfiguracje. Ja specjalnie poruszam tematy rozwoju osobistego i wychodzenia z własnej strefy komfortu, ponieważ uważam, że mamy takie wspaniałe czasy, że można wykorzystać internet, marketing, media społecznościowe, własny talent i umiejętności, robiąc to, co się kocha, dawając ludziom wartość, jeszcze zarabiać na tym kasę, nie? Myślę, że większość młodych ludzi i tak do tego będzie dążyć, bo to się tworzy taki model życia, który jest bardzo taki atrakcyjny i to jest coś, co wiąże mi się z sukcesem i ludzi i tak będzie do tego ciągnąć, tak? Ewentualnie, jak już wiecie, osiągniecie ten poziom, nie wiem, finansowego zadowolenia czy takiego szczęścia materialnego, to potem i tak was duchowość pociągnie dalej, bo w głębi nas samych nic więcej nas nie zadowoli niż to poczucie właśnie chwili obecnej, nieskończonej świadomości, tak, czy doświadczeń mistycznych. No, dobra, wiecie, w tej kwestii ja już się wygadałem, tak wygląda moje widzenie na to, na duchowość i kasę. W pewnym sensie ma to duży związek z tymi przekonaniami, którymi mówiłem, tymi idealistycznymi, ma to też związek z kundalini, na przykład z pierwszą czakrą, z poczuciem bezpieczeństwa, na pewno ma to związek i z dzieciństwem, i z poczuciem własnej wartości. Ma to związek na przykład z naszą inteligencją i kreatywnością, ile jesteśmy w stanie z siebie dać, co jesteśmy w stanie dać temu światu, tak? Na ile czujemy się wartościowi, czy potrafimy się wycenić, czy potrafimy zarobić pieniądze, czy potrafimy na przykład je oszczędzać, tak? Odkładać sobie na koncie, mieć poduszkę finansową, poczucie bezpieczeństwa, jakiś budżet, czy potrafimy samodzielnie tym dysponować, tak? To są różne kwestie takie fizyczne, namacalne, które można ogarniać w życiu. I wydaje mi się, że nie da się tego tak zepchnąć wszystko do jednego płaszcza zwanym, nie wiem, poczucie braku jego, bo to jest zło i tematu finansów nie warto otwierać i o nich nie rozmawiać, nie? Wiecie, o co chodzi. Myślę, że większość z was czai temat i może nawet mieliście takie chwile zawahania czy zwątpienia odnośnie tego, jak o tym wszystkim myśleć. Może nie wszystkie rzeczy wam się zgadzały w waszym życiu, oglądając różne filmy, różne przekazy, słuchając duchowe. Bo mówię, ja się na przykład nabawiałem w życiu takiego dysonansu, że z jednej strony mam rzeczywistość duchową, potem jest rzeczywistość materialna i to jest tak, wiecie, dziwne, nie? Szczególnie jak trochę wejdziecie na Facebooku i poglądacie różnych duchowych ludzi, którzy tak pozytywnie upiększają świat, a z boku mają problemy, które chowają. Tak wygląda w niektórych kwestiach po prostu życie, nie? Ja też to trochę tak mówię, bo mam tak serdecznie dosyć takiego upiększania w kółko wszystkiego. Bo po co? I tak prędzej czy później życie pokazuje nam, jaka jest prawda, nie? Zresztą wiecie, jak jest. Szkoda czasu po prostu. Szkoda mojego czasu, szkoda waszego czasu i... No i tyle. Ja mam na imię Damian, dzięki wam serdecznie, że jesteście ze mną. Jeżeli już mowa o kasie, to jak chcecie, my wesprzeć, linki macie na dole. Jeżeli chcecie wejść na grupę, to zapraszam. Jeżeli chcecie przyjść do mnie na konsultację, chcecie coś przerobić, pogadać, to również zapraszam. Jeżeli czegoś nie powiedziałem, to jeszcze dopowiem. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia następnym razem. Miłego. Elo. Buźka.